Jej zaginięcie doprowadziło do największych poszukiwań, jakie prowadzono do tej pory w Islandii. Dzień dobry, dobry wieczór, w zależności od tego, kiedy się słyszymy. Dziś zapraszam Was na trzeci odcinek serii Zbrodnie po nordycku, w którym przeniesiemy się do Islandii. W ramach wspomnianej serii omówię 6 spraw dotyczących krajów nordyckich. Ten odcinek będzie wyjątkowy też z tego względu, że bardzo pomagała mi przy nim słuchaczka Demi, mieszkająca z rodziną w Reykjaviku i prowadząca m.in. kanał Nasza Islandia. Demi zrobiła zdjęcia i filmy, które zobaczycie dzisiaj w odcinku na YouTubie. W trakcie odcinka przytoczę także jej wypowiedź o tej sprawie. A sprawa jest naprawdę szokująca. A to odczucie potęguje jeszcze to, że Islandia to kraj, który stwarza wrażenie bezpiecznego i spokojnego, w którym do morderstwa dochodzi naprawdę rzadko. Właśnie to złudne poczucie bezpieczeństwa zawiodło ofiarę, która postanowiła wrócić do domu sama w nocy. Co przydarzyło się podczas tego powrotu? O tym Wam dzisiaj opowiem. Zanim jednak przejdziemy do dzisiejszej sprawy, chciałam jeszcze przypomnieć Wam o paru kwestiach. Po pierwsze, jeśli lubicie historie i zagadki kryminalne, to wciąż czeka na Was e-book Kryminalne historie z zagadkami, który tworzyłam z myślą właśnie o tych ciepłych, spokojnych dniach. Możecie też wybrać e-booka z audiobookiem lub odcinkiem specjalnym o zbrodni połanieckiej. W e-booku znajdziecie 10 historii, a w każdej z nich pełno zagadek. Do tego w całym e-booku ukryłam hasło do sejfu, a w sejfie niespodziankę. Link znajdziecie w opisie. Po drugie, zachęcam też do subskrypcji podcastu i włączenia powiadomień, abyście byli na bieżąco ze wszystkimi odcinkami. I po trzecie, zajrzyjcie też na mój Instagram o nazwie Kryminalne, gdzie w najbliższym czasie planuję wrzucać relacje z Danii, do której jadę, aby porobić trochę zdjęć do tej serii. A teraz zapraszam Was do wysłuchania dzisiejszej historii. Było po 23:00, w mroźną styczniową noc, na południe od Reykjaviku. Dwóch braci było na zewnątrz i intensywnie czegoś szukali. Zresztą nie tylko oni. Minęły już 3 dni od zaginięcia 20-letniej Birtny, która po raz ostatni widziana była w centrum miasta w nocy. Opuściła klub nocny, a potem ślad po niej zaginął. Na nogi postawiona była niemal cała Islandia. Wszyscy ze sobą współpracowali. Istotne było tylko jedno – znaleźć jakiekolwiek informacje na temat miejsca pobytu 20-latki. Dla ludzi nie miało znaczenia, że było już późno czy zimno. Znaczenie miało tylko to, aby Birtna wróciła do domu. W końcu bracia coś dostrzegli. Nie mieli pewności, czy to jest znaczące, ale i tak postanowili sprawdzić. Przed sobą mieli parę czarnych butów, Martensów. Dokładnie takie same buty miała na sobie Birtna, gdy widziano ją po raz ostatni. Czy ta para należała do niej? Tego jeszcze nie wiedzieli, ale postanowili zabezpieczyć te buty i powiadomić policję. W ciągu godziny cały obszar zaroił się od służb. Był to pierwszy poważny dowód w sprawie zaginięcia 20-latki. Cała Islandia wstrzymała oddech. Islandia to państwo położone na północy grzbietu śródatlantyckiego, na wyspie Islandia i kilku mniejszych wyspach. Jej stolicą jest Reykjavik. Uważana jest za jeden z najbezpieczniejszych krajów na świecie. Obecnie zamieszkuje ją prawie 400 tysięcy mieszkańców. Najbliżej stąd jest na Grenlandię, która oddalona jest o 288 km i Wyspy Owcze, które oddalone są o 430 km. I taka ciekawostka. Największą grupą etniczną po grupach islandzkich są Polacy. Według statystyk obecnie polska populacja w Islandii liczy ponad 23 tysiące osób.
Jak wspomniałam, Islandia to jeden z najbezpieczniejszych krajów, a według raportów jawi się jako trzeci kraj na świecie, w którym morderstwa zdarzają się najrzadziej. Między rokiem 2000 a 2012 na wyspie zostało zamordowanych 25 osób. Co więcej, zdarzały się nawet lata, gdy nie było żadnego morderstwa. Między innymi w 2003 roku, 2006 i 2008. I jeśli się zastanawiacie, kto jest przed Islandią, to od razu mówię, że Liechtenstein i Singapur. I to, co też warto zaznaczyć, to to, że jest to kraj, w którym morderstwa takie przypadkowe to właściwie pojęcie obce. Jeżeli już dochodziło do zabójstwa, to przeważnie był to efekt bójki albo zbrodnia w efekcie. To, co też warto dodać, to to, że w Islandii policja jest nieuzbrojona, a w więzieniach liczba miejsc jest naprawdę niewielka. W rzeczywistości jest tylko jedno więzienie o zaostrzonym rygorze, które może pomieścić 45 osób. I w zależności od danych te liczby są różne, ale ogólnie w Islandii jest 5 więzień i mogą pomieścić około 150 więźniów. I też tak przy okazji od razu zaznaczę, dlaczego mówię w Islandii, a nie na Islandii, jak Wam się też może kojarzyć. Dlatego, że według profesora Miotka, bo sprawdzałam, jeżeli mówimy o kraju, to mówimy w Islandii, a jeżeli mamy na myśli wyspę, no to wtedy na Islandii. Kraj ten też jest jedynym członkiem NATO bez stałej armii. A oprócz tego, że policja jest nieuzbrojona, to jeszcze na profilu funkcjonariuszy policji w Reykjaviku na Instagramie często widać ich luźne podejście, jak jedzą lody, jeżdżą na sankach, czy pozują do selfie. Trzeba przyznać, że w Polsce raczej takiego obrazu policji nie spotkamy. Choć były pewne próby na TikToku. Ale mówię też o tym wszystkim, aby Wam pokazać, że Islandia to naprawdę miejsce, w którym ludzie wierzyli, że są bezpieczni, że nie muszą się bać chodzić sami po nocy, czy ogólnie nie mają takiego poczucia, że coś im grozi. A wśród nich też panuje taka atmosfera, że sami o siebie wzajemnie dbają, na co też głównie pewnie wpływa historia tego państwa. I jeszcze jedna taka kwestia odnośnie więzień. To chyba jeden z takich nielicznych krajów, przynajmniej ja nie kojarzę innych, ale jeżeli wy kojarzycie, to dajcie znać, gdzie więźniowie muszą czekać w kolejce na odbycie kary. Czyli dostają wyrok, są skazani, ale po prostu nie ma w więzieniu dla nich miejsca, więc w tym czasie jak czekają, to normalnie funkcjonują, jedynie nie wolno im wyjechać za granicę. Jeśli interesują Was programy o tym, jak wyglądają więzienia na świecie, to tak przy okazji polecam Wam taki dokument na Netflixie, jak przeżyć w najcięższych więzieniach świata. I moją uwagę zwrócił właśnie odcinek o Grenlandii. Jeśli się nie mylę, pojawił się on w 5. sezonie i pokazuje moim zdaniem, a przynajmniej jak Wam opowiadam o tych więzieniach, to właśnie mam ten odcinek w głowie, jak to może tam wyglądać. Oczywiście Grenlandia to nie Islandia, ale gdzieś mam takie poczucie, że dosyć jest podobna atmosfera. Jeśli się mylę, to oczywiście proszę o sprostowanie. Trochę się rozgadałam z tym początkiem, ale też chciałam Wam przedstawić te informacje, bo przyznam, że mnie zaskoczyły. Jeszcze tylko Wam powiem, co myślę, że wiecie, że Reykjavik to nie tylko stolica, ale też i największe miasto Islandii. I jego populacja to około 140 tysięcy osób. A jedną z mieszkanek tego miasta była właśnie Birna. I teraz jeszcze wtrącenie o islandzkich nazwach. Mimo, że starałam się ich nauczyć, mimo, że Demi wysłała mi ich wymowę, może mi nie iść najlepiej, więc z góry proszę o wyrozumiałość. Birna Brjansdóttir mieszkała razem z ojcem w Reykjaviku. W 2017 roku miała 20 lat, a jej rodzice byli w separacji.
Jednak nie wpłynęło to na jej relacje z rodzicami, bo zarówno dogadywała się z mamą, jak i tatą. Również i oni byli w dobrych stosunkach, nie było większych konfliktów, wszystko było dogadane. Separacja przebiegała więc bez większych problemów. I jak wam mówiłam, nazwisko Birtny, czyli Brian's Daughter, to Demi mi wytłumaczyła, że to nazwisko to oznacza właśnie córka Briauna, czyli tak miał na imię jej ojciec. Okolica, w której dorastała kobieta, była najbardziej zaludnionym obszarem Reykjaviku. I też występowała tam największa koncentracja mieszkańców niemal z całego świata. Jeśli chodzi o samą Birtnę, to była opisywana jako towarzyska i otwarta, chętnie rozmawiała z różnymi ludźmi. Była też otwarta na nowe znajomości. W jej życiu przyjaciele i rodzina byli bardzo ważni. A jedną z jej przyjaciółek była Maria, z którą też razem pracowała w dziale mody w jednym z hipermarketów. W wolnych chwilach słuchała muzyki, niemal każdego rodzaju, więc dla niej posłuchanie hip-hopu czy czegoś bardziej folkowego było tak samo atrakcyjne. Często też się śmiała, była taką pogodną osobą i podobno lubiła się dzielić dobrym nastrojem ze swoimi bliskimi. A ci wręcz nazywali ją taką osobistą pigułką szczęścia. Była taką osobą, dzięki której po prostu wszyscy dobrze się czują. Jak na to, że miała 20 lat, to radziła sobie całkiem nieźle. Również była zadowolona z dochodów, jakie w tym czasie osiągała. W zupełności starczały na jej potrzeby. Snuła też plany, lubiła podróżować, a na marzec 2017 roku planowała, że odwiedzi Nowy Jork wraz ze swoją przyjaciółką Marią. A Stany Zjednoczone nie były czymś zupełnie obcym dla dwudziestolatki, dlatego że jej były chłopak pochodził z Salt Lake City. Para poznała się na wakacjach i potem postanowili, że będą razem. Próbowali jakoś utrzymać związek na odległość, ale niestety ta wkrótce okazała się być nie do pokonania. Ponieważ jednak dobrze się dogadywali, to uznali, że lepiej będzie, jeśli pozostaną przyjaciółmi. Później też ten były chłopak mówił, że zawsze ostrzegał Birtnę, żeby nie chodziła sama po nocy. Ale ona miała takie poczucie, że ona jest z Islandii, jej nic nie grozi, przecież tam jest wszystko okej, wszyscy są bezpieczni. Jednak dla niego, który był wychowywany w USA, było to nie do pomyślenia, żeby kobieta sama wracała po nocy. W tej kwestii Birtna była jednak nieugięta. Uważała, że nic jej nie grozi. Do centrum miasta miała jakieś 30 minut spacerem. Dla niej ta odległość była idealna, aby pokonać ją pieszo, więc często wracała z nocnych wyjść ze znajomymi właśnie w ten sposób. Miała 1,70 m, ważyła około 70 kg i miała takie kasztanowe włosy, a do tego grzywkę. 13 stycznia założyła czarne dżinsy, czarne martensy, szary sweter i czarną polarową kurtkę z kapturem. Właśnie tak była ubrana, gdy po raz ostatni widzieli ją znajomi. Tego dnia po pracy postanowiła wybrać się z nimi na miasto. Taką główną ulicą handlową w Reykjaviku, przy której zrobimy zakupy, jest Laugavegur. Kiedyś to właśnie tędy chodziły kobiety, które niosły pranie z miasta do oddalonych o kilka kilometrów źródeł termalnych. Laugavegur przecina stolicę Islandii z zachodu na wschód. Jest to ulica znana każdemu mieszkańcowi Reykjaviku. Nie inaczej było z Birtną. 14 stycznia słońce wschodziło dopiero przed godziną 11, więc w tym przypadku to będzie długa noc nabierało innego sensu, bo było tak dosłownie. Mimo, że było ciemno i chłodno, nie odstraszało to Birtny, która wieczorem postanowiła dołączyć do swoich znajomych, którzy grali w karty w przytulnym pubie. W pewnym momencie cała grupa uznała, że pora zmienić lokal i uznali, że wybiorą się do chóry, która planowo miała być zamykana o 5 nad ranem. Demi zrobiła zdjęcia tego lokalu przedwczoraj, w poniedziałek, więc możecie teraz zobaczyć. Chóra to klub z muzyką na żywo, dosyć popularne miejsce.
Birna i jej znajomi bawili się tam całkiem dobrze, ale w pewnym momencie część z nich uznała, że jest już druga, jest dosyć późno, czas wracać do domu. Birna spojrzała na zegarek i miała poczucie niedosytu. Uznała, że fajnie byłoby jeszcze spędzić trochę czasu na mieście i zostanie w takim razie sama w tym klubie. I tutaj pewnie mogą pojawić się Wam takie myśli, że jak to znajomi idą do domu i zostawiają samą dziewczynę w nocy, która piła też alkohol, bo piła. Na pewno też kojarzycie, że była taka sprawa, o której Wam kiedyś opowiadałam. Była to sprawa Doroty, która też została sama w klubie, bo jej znajomi postanowili, że wrócą do domu, a ona została w towarzystwie nowo poznanych mężczyzn. I jeżeli słuchaliście tego odcinka, to wiecie, jak to się skończyło. W każdym razie po to też mówiłam to wszystko na wstępie, aby podkreślić, że dla nich nie było to nic nadzwyczajnego. Birna mieszkała niedaleko. Bardzo często tak robiła, że właśnie wracała sama. Wszyscy mieli poczucie, że Islandia jest bezpieczna. Jak już Wam mówiłam, tam naprawdę nie było zbyt dużej przestępczości, nie było jakichś takich sytuacji, że ktoś w nocy na kogoś napadał. Więc młodzi ludzie nie obawiali się o swoje bezpieczeństwo, gdy mieli wracać z imprezy po nocy. Dlatego też, gdy Birna powiedziała, że ona zostanie, jej znajomi oczywiście przytaknęli, powiedzieli, że dobrze, to ty się baw dobrze, a my idziemy do domu. Wiedzieli, że to rozsądna młoda kobieta, ma przy sobie telefon. Nie było żadnego powodu, dla którego mieliby się o nią martwić. Jak mówiłam, chóra zamykała się około godziny 5 nad ranem, a Birna była jednym z ostatnich klientów, którzy opuścili ten lokal. Do domu miała wspomniane 30 minut, ale że złapał ją głód, jak to często bywa po imprezach, to jeszcze po drodze postanowiła, że wejdzie po pitę z falafelem. A potem zaczęła iść główną ulicą, czyli Loigavegur. Warto też dodać, że nocą ulica była dosyć dobrze oświetlona, dużo też witryn sklepowych świeciło, a latarnie były średnio co 10 metrów. Więc mimo, że było ciemno i dosyć chłodno, bo było jakieś minus 9 stopni Celsjusza, to dwudziestolatka nie wydawała się przejmować czy niepokoić tym, że w takich warunkach musi wracać do domu. Wręcz odwrotnie, na nagraniach z monitoringu, które później udostępniła policja, można zauważyć, że wydaje się być całkiem spokojna i niczym nie przejmująca. Wyglądała, jakby naprawdę niczym się nie przejmowała. Nawet tym, że była pod wpływem alkoholu i ta droga nie była taka łatwa, jak pewnie zakładała. Na nagraniu widzimy, że włosy miała rozpuszczone, a na szyi zwisały jej białe słuchawki. W pewnym momencie upuściła też monety i wpadła na jakichś nieznajomych, ale i to nie sprawiło, że się tym przejęła. Minęła jeden z barów z taką żółto-czerwoną markizą, bardzo charakterystyczną, która była inspirowana filmem braci Coen, potem kawiarnię z goframi na rogu. A potem ruszyła wąską uliczką, która prowadziła do morza. I o tym, że była pijana, świadczyło m.in. to, że na nagraniu widać było, jak się zatacza. Jak jednak mówiłam, nie sprawiała wrażenia kogoś, kto się boi. W końcu nie miała powodu. Była w jednym z najspokojniejszych miast na świecie. Dwa dni wcześniej do portu zawinął Traveler, Polarnofium. Traveler to taki statek rybacki, który przystosowany jest do połowu ryb dennych. Dwa dni później, czyli w piątek, 13 stycznia, kilku członków jego załogi zeszło na ląd, by spędzić tam noc. Jeden z nich, Nikolaj Olsen, wziął taksówkę i pojechał do Reykjaviku, a drugi, Thomas Mylte Olsen, wynajął samochód. I od razu powiem, że zbieżność nazwisk, czyli to, że obaj mieli na nazwisko Olsen, jest przypadkowa. Tomasz bardzo często wynajmował samochód, gdy właśnie byli w Islandii. Lubił spędzać wolny czas jeżdżąc po mieście. Tego wieczoru zabrał też ze sobą innego kolegę. Przez pewien czas obaj włóczyli się po mieście, a potem pojechali do pubu w centrum, w którym był już Nikolaj. Mężczyzna zdążył już poznać jakieś kobiety i wejść z nimi w dosyć bliską znajomość. Był też już pod wpływem alkoholu, bo w pewnej grze wygrał aż 8 piw.
więc kiedy jego koledzy pojawili się w tym samym pubie, ledwo trzymał się na nogach. Później mężczyźni zmienili miejsce i poszli do innego baru. Tam Nikolaj chciał kupić kolejnego drinka, ale barman mu odmówił, twierdząc, że już mu wystarczy. Chwilę się denerwował, po czym stwierdził, że nie będzie się kłócił i opuścił lokal. Wraz z Tomasem wsiedli do samochodu i ruszyli w stronę portu. Nikolaj nie za bardzo orientował się, co się dzieje. Jednak alkohol dosyć mocno już na niego działał. To, co jeszcze pamiętał, to to, że w pewnym momencie otworzyły się tylne drzwi, a do środka wsiadła młoda kobieta o długich kasztanowych włosach. Usiadła na tylnym siedzeniu, powiedziała coś po islandzku i gdy zorientowała się, że żaden z nich tego nie rozumie, przeszła na angielski. Nikolaj zrozumiał, że chodziło jej o podwózkę. Tomas powiedział, że to nie taksówka. Ale ku zaskoczeniu obu, dziewczyna nie wysiadła z samochodu. Coś powiedziała pod nosem i też wydawało się, że jest pod wpływem alkoholu. Tomas ruszył. W pewnym momencie mężczyzna zatrzymał samochód, a Nikolaj wysiadł za potrzebą. Gdy chciał do niego wrócić, okazało się, że po aucie nie ma śladu. Nagranie, jak Birtna mija bar z tą czerwono-żółtą markizą i później kieruje się w stronę morza, było ostatnim, na którym widać było kobietę. Potem jakby rozpłynęła się w powietrzu, ale jeszcze przez następnych kilka godzin nikogo to nie martwiło. Kiedy jednak nie pojawiła się w pracy, w sobotę rano, jej przyjaciółka Maria podniosła alarm. Birtna była zawsze na czas, nigdy się nie spóźniała, a jak coś, to była pod telefonem. Tym razem nie było ani jej, ani nie odbierała telefonu. Z Marią znały się od podstawówki. Nie było więc opcji, żeby nie chciała być z nią w kontakcie. Nigdy też nie miała wyłączonego telefonu, a teraz był. W pierwszej kolejności zadzwoniła do ojca Birtny, z którym ta obecnie mieszkała. Następnie postanowiła też powiadomić jej mamę. Miała poczucie, że wydarzyło się coś złego. Ojciec 20-latki zakładał, że była u znajomych, ale Maria wiedziała, że tak nie było. Przecież parę godzin wcześniej zostawiła ją w centrum Reykjaviku. U kogo miałaby nocować, jak nie u niej? Jej mama od razu się zdenerwowała i jak najszybciej powiadomiła policję. Skorzystała także z Facebooka, wiedząc, że obecnie poinformowanie na Facebooku pozwoli jej dotrzeć jak najszybciej do jak największej liczby osób, które mogły gdzieś widzieć jej córkę. Więc gdy Sitla wyszła z komisariatu, gdzie złożyła zawiadomienie o zaginięciu córki, natychmiast przysiadła do komputera i napisała post na Facebooku, w którym informowała, że jej córka nie wróciła do domu z wieczornego wyjścia. Napisała tam, że to do niej niepodobne, żeby nie można się było z nią skontaktować, że bardzo prosi o udostępnienia, licząc, że w ten sposób odnajdzie Birtnę. W ciągu kilku godzin jej post został udostępniony 1000 razy, ale wciąż nie było żadnych wieści od kobiety. W międzyczasie udało się też ustalić, że telefon 20-latki został wyłączony o 5:50 14 stycznia. Czyli nad ranem, jak wracała właśnie do domu. Po raz ostatni telefon miał się logować do wieży komórkowej w Hafnarfjörður, więc matka kobiety postanowiła tam pojechać wraz z jej kilkoma przyjaciółmi, aby sprawdzić, czy gdzieś nie ma jej córki. Niestety, nic to nie dało. Sitla nie widziała Birtny od prawie 36 godzin i była przekonana, że coś się stało. Niepokoiło ją też to, że jeszcze nie rozpoczęło się oficjalne poszukiwanie zaginionej 20-latki. Wynikało to też z tego, że początkowo nic nie wskazywało na to, aby były powody do niepokoju. Jak mówiłam, w Islandii bardzo rzadko dochodzi do morderstwa, więc wydawało się, że i tym razem ta sprawa szybko się wyjaśni. Sitla jednak się nie poddawała i wkrótce sprawiła, że media podchwyciły tę historię.
A niedługo potem dwie stacje telewizyjne skontaktowały się z nią, aby udzieliła wywiadu. Oczywiście kobieta się zgodziła, licząc, że nagłośnienie tej sprawy pomoże jej znaleźć córkę. Niedługo potem w wieczornych wiadomościach pojawiła się informacja o zaginięciu 20-latki. W poszukiwania Birtny angażowali się jej wszyscy bliscy, zarówno rodzina, jak i przyjaciele i znajomi, ale nikt nic nie wiedział. Oczywiście mogło być tak, że kobieta wracając z imprezy uznała, że zatrzyma się u znajomych, tylko że w zasadzie wychodziło, że wszyscy znajomi jej szukali. Nikt nic o niej nie wiedział. Do tego telefon był wyłączony. Wydawało się też, że na pewno kogoś by poinformowała o zmianie planów, że nie wraca do domu, tylko idzie gdzieś indziej. A już tym bardziej, na pewno poinformowałaby, że nie przyjdzie do pracy. To nie było do niej podobne. Coś się stało. Detektyw Grimir Grimson nie oglądał wieczornych wiadomości. Był w trakcie kolacji, którą jadł z żoną, gdy nagle zadzwonił jego telefon. Przełożony powiedział, że w Reykjaviku zaginęła młoda kobieta. Nie wiedział jeszcze, co zrobić z tą informacją, ale zanim zdążył się zastanowić, telefon zadzwonił po raz drugi. Tym razem dzwonił ktoś z komendy policji w Reykjaviku z prośbą o przybycie. Detektyw wolał zawsze trzymać się z boku. Choć jego siostra jest znaną pisarką w Islandii, to on jednak preferował bycie w cieniu. Przy tym śledztwie miało być zupełnie inaczej. W policji służył już od 30 lat. Dlatego to właśnie jemu przypadło prowadzenie sprawy Birtny. Jadąc na komisariat, nie przeczuwał jeszcze, jaka sprawa go czeka. W końcu zaginięcia ludzi zdarzały się często. Pewnie i tym razem szybko wyjaśnią, co tam się wydarzyło. Nie sądził, że będzie to sprawa, jakiej jeszcze nigdy w swojej karierze nie prowadził. Sprawa o morderstwo. Gdy dotarł na komisariat, został poinformowany o tym, co do tej pory udało się ustalić. Z domu, w którym Birtna mieszkała ze swoim ojcem, zabrano różne jej ubrania, aby później dać psom, które miały jej szukać. Do tej pory zabezpieczono też odpowiednie nagrania z monitoringu, aby prześledzić ostatnie losy 20-latki. Więc gdy funkcjonariusze pokazali te nagrania Grimsonowi, widział już, jak Birtna upuszcza monety, wpada na nieznajomych, potem mija bar i znika. Na pierwszy rzut oka w tych nagraniach nie było niczego niepokojącego, ale detektyw poprosił, aby puszczono je jeszcze raz. I jeszcze raz. I jeszcze raz. Aż w końcu coś dostrzegli. Niewielki czerwony samochód, Kia Rio, jechał w kierunku przeciwnym do tego, w którym poruszała się Birtna. Jakość nagrania nie była zbyt dobra, aby zidentyfikować pasażera lub tablicę rejestracyjną. Pozostawało więc pytanie, czy to właśnie za sprawą tego auta zniknęła kobieta. Ponieważ na tym etapie śledztwa nie można było odtworzyć tablic rejestracyjnych, to śledcze musieli sprawdzić, ile takich samochodów jest w Islandii. Przed nimi było więc dosyć mozolne zadanie. W międzyczasie nagrania z monitoringu miejskiego oglądano jeszcze raz. Im dłużej detektyw Grimson je oglądał, tym większą miał pewność, że Birtna musiała wsiąść do tego auta i że jeśli znajdą to auto, to znajdą dziewczynę. Sprawdzenie aut zostawił komuś innemu. Sam postanowił porozmawiać z rodzicami Birtny. Odnotował, że byli w dobrych stosunkach, że do tej pory z 20-latką nie było żadnych problemów. Nie była uzależniona, nie zaobserwowano u niej pogorszenia stanu zdrowia, żadnej depresji. Jak mówiłam, przez znajomych była opisywana jako pigułka szczęścia. Praca również nie dostarczała jej żadnych zmartwień, wręcz przeciwnie, cieszyła się z tego, że ma tę pracę, że zarabia, że jest samodzielna. Nic jej w życiu nie wskazywało na to, że chciałaby uciec.
Grimson postanowił więc pokazać rodzicom Birtny nagranie z monitoringu. Wtedy jej matka się wściekła. Nie mogła zrozumieć, jak to jest, że policjanci nie są w stanie zidentyfikować tych tablic. Przecież było jasne, że ten ktoś musi wiedzieć, co stało się z jej córką. Zdaniem detektywa matka Birtny trochę wyolbrzymiała to, jakie możliwości ma policja. Że to nie działa jak na filmach, że powiększą sobie nagranie i poprawią jakość i wtedy wszystko jest widoczne. Przed nimi była ogromna praca do zrobienia. Sprawdzenie każdego samochodu, który odpowiadał czerwonej Kia Rio. A to nie było łatwe i szybkie zadanie. W poniedziałek, czyli 2 dni po tym, jak Birtna zaginęła, policja postanowiła zwołać konferencję, aby poprosić mieszkańców o informacje o zaginionej kobiecie. A przy okazji była to też próba zidentyfikowania kierowcy czerwonego samochodu. Mimo że Sitla nie do końca była zadowolona ze współpracy z policją, postanowiła, że też się pojawi na tej konferencji i stała obok Grimsona, który przemawiał do kamer. Na koniec powiedziała, że obawia się, że jej córka, która dosyć dobrze mówi po angielsku i lubi podróżować, mogła spotkać po drodze jakichś nieznajomych i oni zrobili jej krzywdę. Dodała też, że martwi się, bo niedawno rozstała się z chłopakiem i zainstalowała Tindera i nie wie, czy przypadkiem kogoś tam nie poznała. Wkrótce do poszukiwań zaginionej 20-latki dołączyło także Islandzkie Stowarzyszenie Poszukiwań i Ratownictwa. Tak naprawdę dla większości była to pierwsza sprawa tego typu. A brak doświadczenia na pewno nie pomagał. Pewne było to, że po raz ostatni Birtna była widziana 14 stycznia o godzinie 5:25 nad ranem, jak szła ulicą. A w pewnym momencie obok niej zatrzymał się czerwony samochód Kia Rio. Dla detektywa Grimsona było pewne, że to właśnie kierowca jest odpowiedzialny za to, co przydarzyło się młodej kobiecie. Dlatego też, gdzie tylko mógł, publikował komunikat, aby kierowca tego pojazdu jak najszybciej skontaktował się z policją. Mimo tego nie było żadnego odzewu. Detektyw wrócił więc do nagrań i tym razem postanowił iść tropem czerwonego samochodu. Wiadomo było, że samochód ostatni raz zatrzymał się przy ulicy Loigavegur 31, a chwilę później odjechał. Gdy tak się stało, na żadnym innym materiale nie widać było już Birtny. Opcje były więc dwie. Albo dziewczyna skręciła w boczną drogę, na której nie było kamer, albo wsiadła do samochodu. Pytanie było tylko, czy dobrowolnie, czy została zmuszona. Ponieważ na razie trop Kii do niczego nie doprowadził, to śledczy postanowili się też skupić na telefonie dziewczyny. Oni również doszli do informacji, że po raz ostatni był aktywny o godzinie 5:50 rano. A sygnał został zlokalizowany w Hafnarfjordur. Co było zastanawiające, bo było to prawie 8 km na południe od centrum Reykjaviku. Zakładano, że w tamtym momencie telefon Birtny się po prostu rozładował. Tylko dlaczego później już go nie ładowała? Odpowiedzi, jakie przechodziły na te pytanie, nie były zbyt optymistyczne. Ponownie wrócono do przeglądania nagrań z monitoringu. Tym razem jeszcze raz śledczy ruszyli tropem czerwonej Kii. Okazało się, że zauważono ją w porcie o godzinie 6 rano, czyli zaledwie 10 minut po tym, jak telefon Birtny przestał działać. Policjanci uważnie przeglądali się pojazdowi i jemu kierowcy. W pewnym momencie dostrzegli coś interesującego. Od strony pasażera ktoś wysiadł. To był jakiś mężczyzna i widać było, że jest pod wpływem alkoholu, bo tak się chwiał. Był jednak na tyle świadomy, że kierował się w stronę stojącego nieopodal grenlandzkiego trawlera Polarnofium. Czy był to przypadek? Czy może był to jeden z członków załogi tego statku? Na tym etapie była to obserwacja,
być może w przyszłości ważny trop. Po tym jak pasażer wysiadł, kija odjechała i nagle śledczy dostrzegli to, na co czekali. Na nagraniu wyraźnie dostrzegli numer rejestracyjny. Teraz policjanci wierzyli, że to tylko kwestia chwili, aby ustalić, do kogo ten samochód należał, a potem porozmawiać z właścicielem i dowiedzieć się, co się stało z Birtną. Ale gdy już cieszyli się z nowego tropu, okazało się, że samochód został wypożyczony z wypożyczalni i że wynajmowało go dwóch mężczyzn. Co więcej, obecnie tego auta wcale w wypożyczalni nie było, bo został wypożyczony przez kolejnych klientów. Jak wyglądały kolejne kroki w tym śledztwie? Przejdziemy sobie przez doniesienia medialne, dzień po dniu, abyście mogli zobaczyć, jak właśnie wyglądało to ze strony policji. 16 stycznia już niemal wszędzie pojawiały się informacje o tym, że Birtna zaginęła. Media pisały o tym, że sprawa ta otrzymała absolutny priorytet i wszyscy byli skupieni na tym, aby ją rozwiązać. Dlatego też śledczy zdecydowali się udostępnić nagrania z monitoringu, na których widać wracającą do domu Birtnę. Liczono, że dzięki temu ktoś pojawi się z jakąś istotną dla śledztwa informacją. W międzyczasie trwały też poszukiwania Birtny w okolicy, zarówno przez policjantów, jak i ochotników. Choć wiele osób naprawdę chciało się zaangażować w te poszukiwania i wiele się zaangażowało, to jednocześnie to, że angażowały się w to osoby bez doświadczenia, trochę utrudniało całe przedsięwzięcie. Mimo tego, to właśnie 16 stycznia doszło do pierwszego ważnego przełomu. Znaleziono buty, które należały do zaginionej 20-latki. To właśnie te buty odkryli dwaj bracia, którzy udali się do portu Hafnarfjordur. Przypomnę, że w tej samej okolicy zarejestrowano po raz ostatni sygnał z telefonu Birtny. Z początku niczego ciekawego nie dostrzegli. Mężczyźni przemierzali właśnie taki fragment, na którym było pełno śmieci i wydawało się, że nic tam takiego nie ma. Aż w pewnym momencie zobaczyli buty, które wyglądały na całkiem nowe. Na pewno nie na takie, które ktoś porzucił dawno temu. I trzeba przyznać, że zachowali się bardzo rozsądnie, bo najpierw je sfotografowali, a potem powiadomili policję. Nie ruszali dowodu. To sprawiło, że niedługo potem w porcie pojawili się policjanci oraz różne ekipy śledcze. Wkrótce dotarli także wolontariusze, którzy wraz z setkami policjantów przeczesywali okolice, a Państwowa Straż Przybrzeżna skierowała do całej akcji ekipę nurków oraz dwie łodzie z obsadą. Mimo, że woda była lodowata, postanowiono ją sprawdzić. I też taka ciekawostka. Jak ci mężczyźni znaleźli te buty, to nie wiedzieli za bardzo, jak one wyglądały. Po prostu wiedzieli z opisu, że miała na sobie buty firmy Dr. Martens, tak zwane Martensy. Pisali więc w Google, jak takie buty mogły wyglądać i po prostu potem stwierdzili, że są bardzo podobne. Do tego, jak już na początku mówiłam, tego odkrycia dokonano późno w nocy. W każdym razie był to ważny trop. Śledczy zastanawiali się tylko nad jednym. Czy te buty ktoś tu podłożył, czy w jakichś innych okolicznościach się tu znalazły. Do tego zastanawiające było to, że podeszwy butów były pokryte śniegiem, co wskazywałoby na to, że osoba, która w nich chodziła, chodziła też po śniegu. Tylko że większość śniegu zniknęła w sobotę. A to oznaczało, że do tej pory też ten śnieg raczej by się rozpuścił na tych butach. Potem napadał śnieg dopiero w poniedziałek. Czy to oznaczało, że ktoś chodził w nich w poniedziałek? Na to pytanie nie znaleziono na razie odpowiedzi, a śledztwo kontynuowano dalej. Zarządzono całkowitą mobilizację jednostek poszukiwawczo-ratowniczych. Wraz ze Strażą Przybrzeżną i całą dostępną policją wszyscy mieli poszukiwać Birtny. Niemal cała uwaga była teraz skierowana na port Hafnarfjordur. Nie wiadomo było, czy coś jeszcze tam znajdą,
ale liczono, że skoro są tu buty, które z dużym prawdopodobieństwem należały do Birtny, to właśnie tu należy szukać. Mimo że nurkowie zanurzali się w lodowatej wodzie, a z powietrza działały drony, to niestety niczego nie znaleziono. Pojawiły się za to nowe informacje w sprawie czerwonej Kii Rio. Śledczy wyjawili, że samochód wypożyczony i używany był przez obcokrajowców. Na razie niczego więcej nie mówili. Detektyw Grimson ponownie zabrał głos jako główny śledczy w tej sprawie. Zapewnił rodziny Birtny, że policja dołoży wszelkich starań, aby dowiedzieć się, co stało się z ich córką. Wezwał również opinię publiczną do tego, aby zachowała spokój. Wiadomo było, że sprawą żył już cały kraj, a tak duże zainteresowanie nie ułatwiało śledztwa. Detektyw nie chciał informować o wszystkim, co do tej pory ustalili, a doskonale już wiedział, kto wynajął czerwony samochód. Nie miał jeszcze pewności, kto dokładnie jest odpowiedzialny za zaginięcie Birtny, ale wiedział, że bliżej muszą przyjrzeć się członkom załogi wspomnianego Travelera. Problem polegał tylko na tym, że gdy w końcu połączono wspomniany samochód z Travelerem, to łowił on już ryby przy wschodnim wybrzeżu Grenlandii. Głos w tym czasie zabrali także bliscy Birtny, którzy twierdzili, że jest mało prawdopodobne, aby ta uciekła z domu. Jej matka powiedziała lokalnej stacji telewizyjnej, że dziewczyna na co dzień była w kontakcie zarówno z nią, jak i z ojcem i zniknięcie nie byłoby zupełnie w jej stylu. Zaapelowała też do wszystkich, którzy ją przetrzymują, bo wierzyła, że ktoś ją porwał, żeby ją uwolnili. Poprosiła też, by każdy, kto ma jakiekolwiek informacje na temat jej zniknięcia, podzielił się nimi z władzami. Dodała też, że przypuszcza, że jej córka wsiadła z kimś do samochodu i że nie znała tej osoby. Jej zdaniem ktoś doskonale wie, gdzie ona jest. Sprawa ta sprawiła, że Islandia była w szoku, ale mieszkańcy byli też wściekli. Większość się solidaryzowała i miała takie poczucie, że ona jest jedną z nas, stało się coś komuś z nas. Tak nie może być. Uważnie też przyglądano się działaniom policji. A w każdym domu przy stole był to temat numer jeden. Co stało się z zaginioną dziewczyną? Również Facebook wyglądał, jakby został przejęty przez informacje o tej sprawie. Cała Islandia śledziła tę historię z rosnącym poczuciem, że stało się coś złego. Rodzice, którzy do tej pory nie musieli uczulać swoich dzieci na niebezpieczeństwo, nagle zrozumieli, że i tutaj coś im może grozić. Rozmawiali ze sobą nie tylko bliscy w domach, ale także nieznajomi na mieście. Dosłownie, każdy miał coś do powiedzenia na temat tej sprawy. I każdego ona bardzo martwiła. Pojawiały się też różne spekulacje, które wcale nie ułatwiały śledztwa. Jak to, że nagle pojawiła się plotka, że w jeziorze znaleziono ciało. Detektyw Grimson musiał szybko dementować te plotki i mówić, że do tej pory Birtny nie znaleziono. Znów wystąpił z apelem, aby wszyscy zachowali spokój. Przeczytam wam teraz część komentarza Demi o tej sprawie. Jak to wyglądało z punktu widzenia kogoś, kto był na miejscu w tamtym czasie? Sprawa zaginięcia Birtny miała miejsce w styczniu 2017 roku, czyli 5 miesięcy po naszej przeprowadzce do Islandii. Wówczas nie śledziliśmy z jakąś większą uwagą wiadomości czy islandzkich portali informacyjnych, ale gdy pojawiła się informacja o zaginięciu młodej Islandki, wręcz nie dało się o niej nie usłyszeć. Tę sprawę przeżywaliśmy na bieżąco z Islandczykami, którzy byli nią niewyobrażalnie poruszeni. Prawdopodobnie dlatego, że żyjąc w tak bezpiecznym jak Islandia kraju, takie rzeczy szokują jeszcze bardziej. Islandia od lat wymieniana jest jako jeden z najbezpieczniejszych krajów na świecie. Islandczycy tworzą stosunkowo bardzo małą społeczność. Tu każdy z każdym się zna, czy przynajmniej kojarzy, nie wspominając już o tym, że pokrewieństwa między Islandczykami są bardzo bliskie.
dlatego żyją oni trochę jak jedna wielka rodzina. Na co dzień wszyscy są dla siebie mili. Kiedy na spacerze mijasz obcego ci człowieka, ten szeroko się do ciebie uśmiecha i wita, mówiąc Dejen. Ponadto Islandczycy są ludźmi, którzy dają sobie bardzo duży kredyt zaufania. Do niedawna mało kto pomyślałby o zamknięciu drzwi do domu czy samochodu, bo w końcu kto miałby tu komuś coś złego zrobić? Ludzie sobie tu ufają i się siebie nie obawiają, a przynajmniej zakładają, że każdy ma dobre intencje. Oczywiście nie oznacza to, że w Islandii w ogóle nie dochodzi do przestępstw, ponieważ zdarzają się kradzieże czy nawet pojedyncze oddawanie strzałów. Niekoniecznie ze skutkiem śmiertelnym. A także przemyt i handel narkotykami. Jednak o większości takich spraw mówi się głośno, bo ostatecznie jest ich na tyle mało, że są one wyraźnie widoczne. Do zaginięć, porwań, a zwłaszcza tych ze skutkiem śmiertelnym, dochodzi tu tak rzadko, że się o nich nie myśli. W zasadzie Islandczycy raczej nie dopuszczają myśli, że ktoś kogoś mógłby tu uprowadzić. Dobrym na to przykładem jest zwyczaj pozostawiania wózków z niemowlakami na zewnątrz. I to nie tylko w stosunkowo bezpiecznych warunkach, na przykład na domowym balkonie czy tarasie, ale także przed restauracjami, kawiarniami, na chodnikach pełnych przechodniów, podczas gdy rodzice przebywają w środku budynku i delektują się spożywanym posiłkiem. Zwyczaj ten ma hartować maluchy i uważany jest za prozdrowotny, ale dla osób z naszą, polską mentalnością takie zachowanie jest raczej niezrozumiałe i wzbudzające obawę i strach. Przecież w każdej chwili ktoś mógłby porwać dziecko i zrobić mu krzywdę. Poczucie niepokoju wzbudził w nas również widok malucha, może trzylatka, który sam, jeszcze ze smoczkiem w buzi, szedł sobie ulicą naszego osiedla. Żadnego dorosłego w jego pobliżu nie zauważyliśmy. Islandzka policja, której profil na Instagramie polecam przeglądnąć, bo charakteryzuje się dużą dawką humoru, co też obrazuje charakter tych służb, nie nosi przy sobie broni. A przynajmniej nie zawsze, bo to też nie jest tak, że nie ma do niej dostępu i jej nie używa. W zasadzie, jeżeli myślimy o Islandii w kontekście jakiegoś niebezpieczeństwa, to będzie ono związane raczej z niesprzyjającą pogodą i trudnymi warunkami drogowymi, czy też sporadycznie wybuchającymi wulkanami, a nie zagrożeniem ze strony drugiego człowieka. Żyjąc w tak bezpiecznym kraju, w którym ludzie nie zakładają, że coś złego może się komuś przytrafić, nagle dochodzi do zaginięcia młodej Islandki o imieniu Birtna. Pewnego styczniowego wieczoru Birtna wybrała się na imprezę do centrum Reykjaviku, czyli stolicy Islandii. Jest ona stosunkowo niewielkim, choć dosyć rozległym miastem, które ma w zasadzie tylko jedno znane miejsce imprezowe, które koncentruje również ruch turystyczny. Jest to downtown, a dokładnie część ulicy Loigavegur na Dautanie. Właśnie tam znajduje się najwięcej restauracji, sklepików z pamiątkami, klubów i dyskotek. Dlatego, jeśli ktoś ma ochotę poimprezować na mieście, to udaje się właśnie tam. Podobno Birtna imprezowała ze znajomymi w różnych klubach. Zmieniali je, by urozmaicić sobie zabawę i bawić jak najdłużej. Jednak w pewnym momencie wszyscy znajomi dziewczyny rozeszli się do swoich domów, a Birtna pozostała sama. W końcu postanowiła wracać. W Islandii kobiety, które samotnie wracają nocą do domu, się nie boją. W końcu w ich żyłach płynie wikińska krew, a więc są silne i samodzielne. Poza tym, ustaliwszy na początku, Islandia to bezpieczny kraj. W Reykjaviku nie ma tak zwanych niebezpiecznych stref, miejsc, do których lepiej się nie zapuszczać. Każdy, nawet najciemniejszy zaułek, jest niegroźny. W związku z tym kamer w Islandii też jest stosunkowo mało. Dopiero od niedawna zaczęło się to zmieniać. Mnóstwo obiektów nie miało, nie ma monitoringu, ale ostatecznie kilka kamer uchwyciło wracającą z klubu Birtnę, jak szła główną ulicą, ale nagle ślad się urywa. Natomiast wyraźnie było widać, że była pijana. Szła dosyć nieporadnie. Niektórzy zwracali uwagę na to, że była lekko ubrana jak na te pory roku. Ale należy pamiętać, że Islandczycy mają po prostu większą tolerancję na zimno.
a także, zwłaszcza młodzież, pomimo surowego klimatu, chcą ubierać się modnie, światowo, często nieadekwatnie do pogody. Policja na początku twierdziła, że nie mogło się stać nic złego, że Birtna zapewne jest u swoich znajomych i że zaraz wróci. Ale dla rodziców i najbliższej przyjaciółki Birtny było to bardzo dziwne, że następnego dnia nie zjawiła się w domu ani w pracy. Bo pomimo tego, że lubiła się dobrze zabawić i była typem imprezowiczki, była także osobą odpowiedzialną. Dlatego błyskawicznie zaczęliśmy być bombardowani dziesiątkami powiadomień na Facebooku, które wręcz rozpaczliwie krzyczały o jakąkolwiek informację, która mogłaby pomóc w odnalezieniu Birtny. Ogromnie poruszeni Islandczycy bardzo szybko zmobilizowali się do poszukiwań, do których dołączyli również emigranci. W końcu policja dostała wykaz logowań telefonu, z których ustalono, że ostatnie z nich miało miejsce przy porcie, w mieście Hafnarfjordur. Ostatecznie policja znalazła ten samochód, którego szukali. I w tym momencie się zatrzymamy i wrócimy do dalszej opowieści. A potem przytoczę Wam drugą część komentarza Demi. 17 stycznia kontynuowano poszukiwania młodej kobiety, która zaginęła w sobotę. Śledczy potwierdzili też, że buty, które znaleziono dzień wcześniej, są tymi, które należały do Birtny. Przyznano też, że obecnie są one uważane za najważniejszy trop, nad którym pracuje policja. Śledczy przekazali też, że do tej pory poszukiwany kierowca się nie zgłosił. Powtórzyli też apel o to, aby każdy, kto ma informacje, jak najszybciej zgłosił się na policję. Tym razem podkreślane jest zwłaszcza to, że każdy, kto ma informacje o tym czerwonym samochodzie, powinien właśnie przekazać je śledczym. Tymczasem poszukiwania wciąż skupiają się na okolicach portu Hafnarfjordur. Tego samego dnia, tylko trochę później, w końcu pojawia się informacja o tym, że policja skonfiskowała pojazd pasujący do poszukiwanego samochodu związanego z zaginięciem 20-latki. Śledczy podają także informację, że na terenie Islandii było 126 takich czerwonych samochodów. Dla pewności namierzony został każdy. Tego dnia pojawiają się także informacje o tym, że policjanci otrzymali nagranie z monitoringu klubu golfowego, który znajdował się niedaleko miejsca, gdzie znaleziono buty Birtny. I że nagranie to zostało zrobione o godzinie 5:53. Czyli zaledwie 3 minuty po tym, jak telefon Birtny się wyłączył. I to nagranie jest dosyć zaskakujące, bo kierowca, który prowadzi poszukiwany samochód, nagle widać, że zauważył kamerę i w tym momencie dodaje gazu i ucieka. I jeszcze później, tego samego dnia, czyli 17 stycznia, do mediów przedostaje się kolejna informacja, a mianowicie, że policja twierdzi, iż czerwony samochód Kia Rio jest powiązany z zaginięciem Birtny, ale też z członkami załogi statku rybackiego, który stacjonował w tym czasie w Islandii, a ogólnie przepłynął z Grenlandii. Pojawia się też informacja, że obecnie statek jest na morzu. W tym czasie śledczy faktycznie idą wątkiem tego statku. Występują o listę członków załogi grenlandzkiego statku i w ten sposób chcą zweryfikować, czy jest na niej ktoś, kto wynajął Kia Rio. W mediach jednak już krąży informacja, że właśnie tak jest, że to Grenlandczycy wynajęli ten samochód. Do tego pojawia się też informacja, że wspomniany samochód miał być widziany w porcie między 6 a 7:30 rano. Tego samego dnia, w którym po raz ostatni widziano Birtnę. Detektyw Grimson potwierdza, że faktycznie zatrzymano dziś samochód, który teraz będzie badany, natomiast wciąż nie ma pewności, że ma on cokolwiek wspólnego ze zniknięciem Birtny. Choć jeszcze mężczyzna oficjalnie nie podzielił się swoimi przemyśleniami, to nie ma wątpliwości, że to właśnie ktoś z załogi Travelera stoi za zaginięciem dziewczyny. Na ten moment ma jednak związane ręce, dlatego że
Statku w porcie już dawno nie ma. Wypłynął w sobotę 14 stycznia o godzinie 9 wieczorem. I trzeba teraz zrobić wszystko, aby go ściągnąć, bo inaczej ciężko będzie ruszyć dalej to śledztwo. Pojawiają się też kolejne pytania. Czy Birtna żyje? Czy została uprowadzona? Czy jest na statku? Na razie na te pytania nie ma odpowiedzi. 18 stycznia media podkreślają, że nikt jeszcze nie został aresztowany w związku z zaginięciem 20-letniej Birtny. Za to pojawia się zaskakująca informacja. Okazuje się, że grenlandzki traveler zawrócił do portu w Islandii. Co prawda, islandzka policja zdążyła już poprosić duńską straż przybrzeżną o pomoc w skontaktowaniu się z travelerem, jednak to nie dzięki temu statek zawrócił. Ogólnie na tym etapie nie zakładano jeszcze, że ktoś z załogi jest odpowiedzialny za zbrodnię, dokonał morderstwa. Raczej zakładano, że po prostu może wiedzieć, co stało się kobiecie. Kluczowe było przesłuchanie tych dwóch mężczyzn, którzy wtedy byli widziani w kiji. I można powiedzieć, że los do śledczych się uśmiechnął, bo były obawy, że sprowadzenie tego statku wcale nie będzie takie proste i że jeszcze będzie to taki dyplomatyczny koszmar. Bo warto tutaj podkreślić, że Grenlandia jest zależna od Danii, więc nie mogą sobie tak islandzcy policjanci wkroczyć i działać co chcą. Zanim jednak śledczy zdążyli się zmierzyć z tym problemem, okazało się, że do kapitana doszły już niepokojące wieści. A wszystko stało się to za sprawą Facebooka. Otóż w pewnym momencie do kapitana grenlandzkiego statku podszedł jeden z członków załogi i wyglądał na bardzo zaniepokojonego. Kapitan dostrzegł, że coś się dzieje, że coś jest nie tak, że mężczyzna wydaje się wstrząśnięty i próbował go jakoś uspokoić. Nie za bardzo jeszcze wiedział, o co chodzi. Na tyle był zdenerwowany, że ostatecznie musiał dać mu środki uspokajające, aby dowiedzieć się, co się właściwie stało. Tym mężczyzną był Thomas Olsen, który powiedział kapitanowi, że właśnie przeczytał na Facebooku, a dokładniej jakiś dziennikarz mu to napisał, że poszukiwany jest w Islandii kierowca czerwonej Kia Rio i że to on właśnie był tym kierowcą. Mężczyzna na tę wiadomość zbladł, bo dosyć szybko wyczytał w internecie, dlaczego ten samochód jest poszukiwany i że właśnie jest to związane z zaginięciem młodej kobiety. Był więc przerażony, że to on zostanie pociągnięty do odpowiedzialności. Kapitan na te wieści powiedział, że jeżeli nie ma nic na sumieniu, to nie ma co się martwić. Dał mu właśnie te wspomniane leki i powiedział, że w takim razie oni zawrócą i on tam spokojnie to wyjaśni i wszystko będzie w porządku. Thomas jakby się uspokoił, uznał, że to rozwiązanie jest w porządku, albo leki zaczęły działać i wrócił do swoich obowiązków. W tym czasie kapitan jednak uznał, że reakcja młodego mężczyzny jest dosyć niepokojąca. Sam postanowił sprawdzić w internecie, o co chodzi w całej tej sprawie. Z niepokojem dostrzegł, że nazwa statku jest już w zasadzie łączona z tą sprawą. I że faktycznie nie ma na co czekać, trzeba zawracać do Islandii i tam to wszystko wyjaśnić. Uznał też, że nie będzie informował całej załogi, dlaczego wracają i co się stało. Być może podejrzewał, że faktycznie jeden z jej członków ma coś na sumieniu. Uznał, że najlepiej będzie, jak powie, że jeden z silników uległ awarii i muszą zawrócić. Dla pewności wyłączył także Wi-Fi na całym statku, aby nikt nie mógł przeczytać tych samych wiadomości. W tym czasie zespół detektywa Grimsona z niepokojem oczekiwał powrotu statku. Dla islandzkich policjantów pościg za dwoma członkami załogi grenlandzkiego statku stanowiło duże wyzwanie i logistyczne, i dyplomatyczne. Więc można powiedzieć, że odetchnęli, gdy kapitan im przekazał, że wracają. Detektyw Grimson martwił się też czasem, bo im dłużej podejrzani przebywali na wolności, tym więcej mieli okazji do zniszczenia dowodów
czyli sfałszowania swoich zeznań potem, po prostu wymyślenie jakiejś innej wersji. Wkrótce i w mediach pojawiły się informacje, że statek potwierdził, iż wraca do Islandii. Zastanawiano się też, czy przypadkiem nie znajdzie się na nim Birna. Pytanie tylko, czy żywa. Do portu sprowadzono oficerów z jednostki specjalnej policji, która zwana jest Vikingeskitten, czyli oddział wikingów. Między innymi mieli oni do dyspozycji helikopter i z góry planowali właśnie nadzorować całą akcją. Tego dnia pogoda nie była najlepsza, a morze było wzburzone. Właśnie w takich warunkach z tego helikoptera oficerowie dostali się na pokład statku i tam zatrzymali podejrzanych mężczyzn. Wkrótce potem w mediach pojawiły się wzmianki, że ściągnięto ten specjalny oddział policji. Było to raczej coś nadzwyczajnego, w końcu nieczęsto potrzeba tego oddziału. Sprawa była bardzo poważna. Właściwie cały port został odcięty, żeby nie było tam żadnych nieproszonych świadków. Wokół zaparkowanych było 12 policyjnych samochodów. Jeden z oficerów tak to podsumował. To był naprawdę ważny moment. Istniała szansa, że stracimy naszych podejrzanych. Dlatego też, gdy zakończyła się pomyślnie, wszyscy odetchnęli z ulgą. Chwilę później w mediach pojawiła się kolejna informacja. Według komunikatu prasowego policji, członkowie sił specjalnych aresztowali dwóch członków załogi grenlandzkiego Travelera. Podkreślono także, że zostali zatrzymani pod zarzutem posiadania informacji o zaginięciu 20-letniej Birny. Nadal jednak nie wiadomo, gdzie poszukiwana się znajduje. 19 stycznia w mediach pojawia się kolejna informacja, która szokuje wiele osób. Mianowicie dochodzi do zatrzymania trzeciego podejrzanego. Jest to także członek załogi Travelera. Śledczy rozmawiają też ze wszystkimi członkami tej załogi, aby zweryfikować, co takiego wydarzyło się w sobotę. Próbują też w ten sposób ustalić, czy ktoś wie, gdzie znajduje się zaginiona 20-latka. Ale niestety, do niczego te rozmowy nie doprowadzają. Całe jednak to działanie daje takie potwierdzenie wszystkim, którzy śledzą tę sprawę, że to właśnie członkowie tego statku wiedzą, co stało się Birnie. Zwłaszcza, że wciąż jeszcze te komunikaty od policji są takie lakoniczne. Między innymi pojawia się, że śledczy wskazują na to, że doszło do przestępstwa. Ale nie wiadomo jakiego. Nie wiadomo, co się właśnie dzieje z Birną, nie wiadomo, kim są ci trzej mężczyźni, właściwie nie wiadomo niczego. Wciąż też nie ma oficjalnego potwierdzenia, czy ten samochód, który został zabrany z wypożyczalni, to ten sam, który był widoczny na nagraniu. Jedyne, co na ten moment detektyw Grimson przekazuje dziennikarzom, to to, że aresztowani mężczyźni są Grenlandczykami, a na statku była 20-osobowa załoga, która składała się z Grenlandczyków, jak i marynarzy z Wysp Owczych. W zasadzie jeszcze emocje nie opadają po tym, jak do mediów przedostała się informacja o trzecim zatrzymaniu, a tu nagle pojawia się informacja, że czwarty marynarz zostaje zatrzymany. Tym razem powód jest inny. Policja odkrywa u niego duże ilości haszyszu. A mówiąc duże ilości, śledczy mają na myśli co najmniej 20 kg. Rzecznik policji też dosyć lakonicznie to wszystko komentuje, mówiąc, że mimo wszystko te dwie sprawy, w sensie zatrzymanie za posiadanie haszyszu oraz zaginięcie Birny, jest ze sobą powiązane. Ale to nie wszystko, bo tym razem po raz pierwszy policja ujawnia, że wierzy, iż szukany samochód, który był wynajęty przez członków załogi grenlandzkiego Travelera, jest ich zdaniem miejscem poważnego i brutalnego przestępstwa. Na tym etapie Birna dalej nie została jeszcze odnaleziona, ale taki komunikat sprawia, że wszyscy wstrzymują oddech.
Czy to znaczy, że dziewczyna nie żyje? Śledczy nie mówią, co takiego znaleźli w tym samochodzie, ale taki komunikat nie wróży nic dobrego. W międzyczasie funkcjonariusze mają twardy orzech do zgryzienia, dlatego że po tym zatrzymaniu mają tak naprawdę tylko 24 godziny na to, aby przedstawić odpowiednie dowody, by sąd zadecydował o areszcie. W końcu jednak udaje się takie zebrać i sąd orzeka, że policja może zatrzymać 2 z 4 zatrzymanych mężczyzn na 2 tygodnie. Jeszcze do wiadomości publicznej nie są podawane ich dane, ale ja wam teraz powiem, że ci dwaj, którzy zostają w areszcie, to Thomas Olsen i Nikolaj Olsen. W przypadku trzeciego mężczyzny to on po prostu zostaje zwolniony, a w przypadku czwartego, który posiadał haszysz, to po prostu zajmie się nim inny wydział. Więc na tym etapie zostaje wypuszczony. Poszukiwania Birtny dalej trwają. Wciąż sprawdzane są te miejsca, gdzie znaleziono jakiekolwiek powiązania z jej zaginięciem, ale niczego to nie daje. Coraz mocniej analizowany jest wątek, czy przypadkiem dziewczyna nie została zabrana na pokład statku i czy tam się jej coś nie przydarzyło. Statek jest też cały czas sprawdzany, stąd też między innymi został znaleziony ten haszysz. Na razie jednak nie ma żadnego dowodu, który wskazywałby na to, że dziewczyna tam była. W tym czasie pozostałe 18 osób, które były na pokładzie statku, muszą czekać, musiały opuścić statek i w międzyczasie w zasadzie mają problem. Dlatego, że nie mają żadnych zapasów. Mieli być w okolicach Grenlandii, a tu tak naprawdę nie wiedzą, ile jeszcze zostaną w Islandii, nie mają przy sobie większych oszczędności itd. W związku z tym organizowana jest dla nich pomoc. A ich rodziny informowane są o całej sytuacji. Można by pomyśleć, że mogliby być atakowani przez ten czas, ale w zasadzie całkiem spokojne są nastroje wokół tych, których nie podejrzewa się o udział w zaginięciu Birtny. 20 stycznia pojawia się bardzo zaskakująca informacja. Mimo, że wciąż nie ustalono, co się stało z zaginioną 20-latką, to pojawia się informacja, że dwaj mężczyźni zostali zatrzymani w związku z paragrafem, który dotyczy zabójstwa pierwszego stopnia. Warto też tutaj dodać, że obaj zaprzeczyli, że mają cokolwiek wspólnego z tą sprawą. Skąd w takim razie tak poważny zarzut? Okazuje się, że mimo iż nie podano tego jeszcze do informacji publicznej, to wynika to z tego, co znaleziono w samochodzie. Kluczowe jest też to, że ostatnie miejsce, z którego nadawał sygnał telefon Birtny, był właśnie w pobliżu tego statku. Zdaniem śledczych przydarzyło jej się coś niedobrego i ci mężczyźni wiedzą doskonale co. Detektyw Grimson przekazuje lokalnemu serwisowi informacyjnemu, że istnieją przytłaczające dowody wskazujące na to, że Birtna wsiadła do czerwonego samochodu. Generalnie te wszystkie informacje z tego dnia dla rodziny Birtny oznaczają, że policja myśli, iż 20-latka nie żyje. Przejdźmy teraz do tego, co mówią sami zainteresowani, czyli co zatrzymani, aresztowani, właściwie już mężczyźni, powiedzieli o wydarzeniach z tamtej nocy. Nikolaj opowiada, że pojechał taksówką z portu do Reykjaviku i tam był w pubie The English Pub, gdzie wygrał 8 piw w jakiejś grze i tam potem właśnie raczył się tym alkoholem. W tym czasie jego znajomy Thomas miał jechać do miasta wynajętym samochodem. Później mężczyźni spotkali się w tym pubie i tam właśnie Thomas zaproponował, że zmienią miejsce, a Nikolaj uznał, że to dobry pomysł i zabrał się z nim. Był też już pod wpływem alkoholu i to bardzo mocno. I pojawia się tutaj zaskakująca informacja, bo zarówno Thomas, jak i Nikolaj mówią śledczym, że do samochodu faktycznie ktoś wsiadł, ale nie jedna kobieta, a dwie. Nikolaj dodaje, że był tak pijany, że w zasadzie to więcej nie pamięta, bo zaraz zasnął.
Potem obudził się, jak właśnie poszedł za potrzebą, a jego znajomy odjechał. Tylko że potem wersje mężczyzn już się nie zgadzają. Wersja Tomasa bardzo różni się też od tego, co śledczy już wysnuli na podstawie dowodów. Zupełnie się z nimi nie pokrywa. Zastanawiające jest to, dlaczego na przykład telefon Tomasa był wyłączony przez 4 godziny po tym, jak podrzucił Nikolaja do portu, a potem zniknął. Znajdują się też świadkowie, którzy twierdzą, że widzieli, jak mężczyzna kupował środki czystości, torby i ubrania w pobliskim supermarkecie. Zapytany, po co mu to wszystko było o tej godzinie, stwierdził, że musiał usunąć z samochodu wymiociny, bo jego kolega wcześniej zwymiotował i chciał po nim posprzątać. Tylko że chyba nie wie, że technicy już dawno sprawdzili ten samochód, użyli też luminolu i doskonale wiedzą, co jest w tym samochodzie. I na pewno nie były to wymiociny. Na pytanie, co robił potem, bo w końcu nie było go trochę, powiedział, że spał w samochodzie. I znów to nie zgadza się z dowodami, jakie mają śledcze, bo według tego, co sprawdzili, w tym czasie odbył długą jazdę. Został też przebadany przez lekarzy, którzy odnotowali, że miał wiele zadrapań na klatce piersiowej. Co więcej, i w jego przypadku, gdy przeszukano jego kabinę, znaleziono ponad 20 kg haszyszu. Zdaniem policji, narkotyki miały wartość rynkową równą 1,4 miliona funtów. Po tych przesłuchaniach śledczy mają wątpliwości co do prawdomówności obu mężczyzn. Ogólnie bardziej wierzą Nikolajowi, który wydaje się faktycznie niewiele kojarzyć z tamtej nocy. Tomas budzi ich wątpliwości. Mają poczucie, że mija się z prawdą. W międzyczasie cały czas też przeszukiwany jest statek. Ten proces trochę trwa, dlatego też te odkrycia wychodzą dzień po dniu. Śledczy też już wiedzą, że mając na tego mężczyznę zarzut posiadania narkotyków i to o takiej wartości, mają trochę więcej czasu. Nie muszą się więc martwić, ale i tak wydarza się coś, co sprzyja w tym śledztwie, co daje nowy trop. Tym razem w jednym ze śmietników na statku znalezione zostaje prawo jazdy biertne. Dokument zostaje wysłany do laboratorium kryminalistycznego w Norwegii, aby przeanalizować odciski palców. Wydaje się, że śledcze są coraz bliżej odkrycia prawdy, tylko wciąż nie ma najważniejszego. Nie ma informacji o tym, co przydarzyło się 20-latce. 21 stycznia w mediach nie pojawia się żadna informacja, która wskazywałaby na jakieś nowe tropy w śledztwie. Ale następny dzień, 22 stycznia, wszystko zmienia. Przez ostatni czas w poszukiwaniach Biertny uczestniczyło prawie 800 ochotników. Do tego działali jeszcze specjaliści, a poszukiwania były prowadzone z każdej możliwej strony, także z powietrza. W pewnym momencie na plaży, niedaleko latarni, dostrzeżono coś, co wyglądało jak ciało człowieka. 40 kilometrów od miejsca, w którym po raz ostatni widziano Biertnę. Wkrótce stało się jasne, że akcja poszukiwawcza jest zakończona. Właśnie znaleziono 20-letnią Biertnę. Nieżywą. Zupełnie nagą, siną, bezbronną. Ta informacja sprawiła, że niemal wszyscy zamarli. Właśnie stracili nadzieję. Tego samego dnia w końcu pojawiły się też informacje o Kii i jej badaniu. I tym, co znaleziono podczas jej badania. Okazało się, że po tym, jak marynarz oddał samochód, wynajęła go rodzina, której właśnie potem zabrano ten samochód do badań. To, na co się skarżyli, to dziwny zapach z tego samochodu. Przypominał im jakieś detergenty. Technicy sprawdzili uważnie ten samochód i na tylnym siedzeniu znaleziono ślady krwi. Ponieważ jednak Islandia nie ma zaawansowanego laboratorium kryminalistycznego,
próbka została wysłana do Szwecji wraz z DNA Biertny. Odnotowano także, że samochód miał uszkodzenia na zewnątrz i one wskazywały na to, że ktoś jeździł nim w terenie, być może tam, gdzie była lawa. Wiadomo też było, że przejechał 300 km w ciągu jednej nocy. Co też było powodem, dla którego śledcze musieli zwiększyć obszar poszukiwań Biertny. Jeszcze tego samego dnia zwołano konferencję, na której przedstawiono przykre informacje. Podano też, że wciąż nie ma pewności, jak kobieta zginęła. Podejrzewa się jednak, że została zamordowana. Zakładano też, że do zbrodni miało dojść w wynajętej czerwonej Kia Rio. Ale to, że znaleziono ciało zaginionej, nie oznaczało, że śledztwo się zakończyło. Tak naprawdę dopiero się zaczynało. 8 lutego media podały nieoficjalne wyniki autopsji. Wynikało z nich, że dziewczyna została w samochodzie już podduszona, ale jeszcze potem żyła. Policja na razie odmawiała komentarza w tej sprawie. Dopiero późniejsza już oficjalna sekcja zwłok wykazała, że choć znaleziono ją nagą, to nie została wykorzystana seksualnie. Przed śmiercią za to ktoś uderzył ją w twarz, potem ją przyduszał, ale jej oficjalną przyczyną śmierci było utonięcie. A to oznaczało, że jeszcze żyła, gdy ktoś ją wrzucił do morza. Podsumujmy zatem to, co do tej pory dla policji już było jasne, a co jeszcze nie. Do tej pory ustalono, który samochód to był ten na nagraniach, a następnie go przebadano, gdzie znaleziono ślady krwi. Następnie potwierdzono, że krew, która została znaleziona w samochodzie, należała do Biertny. A do tego, że później ktoś próbował ten samochód z tej krwi wyczyścić. Uszkodzenia, jakie ktoś zrobił w tym samochodzie, wskazywały na to, że ktoś jechał nim drogą, która nie była przeznaczona dla takiego samochodu. Założono więc, że ktoś jechał tym samochodem na pola lawy. W areszcie wciąż przebywa dwóch mężczyzn, którzy są podejrzani w tej sprawie. Na razie nie wiadomo, który z nich zabił. Mężczyźni, którzy zostali zatrzymani, to 20-kilkuletni obywatele Grenlandii. Na razie ich dane nie zostały podane do wiadomości publicznej. Zostali oni poinformowani o tym, że w samochodzie znaleziono krew Biertny, ale nie o znalezieniu jej ciała. Ich przesłuchania będą kontynuowane. Nie ustalono jeszcze oficjalnie, kiedy Biertna zmarła. Nie znaleziono też narzędzia zbrodni. Śledczy podkreślili, że nie mogą z całą pewnością potwierdzić, co robili zatrzymani mężczyźni między zniknięciem Biertny o 5:25 w sobotę rano, a 6:10, gdy widziano właśnie samochód podjeżdżający pod trawlera. Nie wiadomo też, co jeden z mężczyzn robił między 7:00 a 11:30 w sobotę rano. W przypadku butów uważa się, że zostały one podłożone, aby wprowadzić śledczych w błąd. Śledczy wciąż nie ustalili, gdzie dokładnie doszło do wrzucenia ciała Biertny do morza. Jedynie wiadomo, gdzie zostało z niego wyrzucone. I możliwe, że wcale to nie zostanie ustalone, dlatego że te prądy są raczej nieprzewidywalne. I jedyne, co ogólnie można by ostatecznie ustalić, to takie najbardziej prawdopodobne miejsce. I na koniec policjanci podkreślili, że nadal analizują dane z telefonów komórkowych, w tym z telefonów komórkowych dwóch zatrzymanych mężczyzn. W kolejnych dniach wydarzyło się coś, co raczej w Islandii nie dzieje się często. 24 stycznia ujawniono tożsamość podejrzanych. Mężczyźni zostali zidentyfikowani jako Thomas Olsen i Nikolaj Olsen. Przypomnę, zbieżność nazwisk przypadkowa. Potwierdzono także, że ich przesłuchania będą kontynuowane
i że cały czas przebywają w więzieniu. Pojawiły się też przecieki, że to właśnie Thomas był kierowcą samochodu, w którym zginęła Birna. Dziennikarze lokalnej gazety dotarli także do informacji, że jeden z mężczyzn był już wcześniej karany. Miał to być Thomas. Został nawet skazany za sprzedaż narkotyków na Grenlandii. Drugi mężczyzna, Nikolaj, miał nie być nigdy karany. Do tej pory wciąż obaj zaprzeczali, że mają cokolwiek wspólnego z zaginięciem Birny. I też pojawił się opis tych mężczyzn. Thomas był przedstawiany jako towarzyski i pewny siebie, a Nikolaj wręcz przeciwnie. Mniej pewny siebie, podatny na wpływy innych i bardziej zamknięty w sobie. Kolejna wiadomość przychodzi 24 stycznia. To właśnie wtedy oficjalnie w gazetach pojawia się informacja o tym, że dowód Birny został znaleziony na statku, na którym pracowali podejrzani. Tak naprawdę te kolejne informacje sprawiają, że prawie wszyscy są już pewni, że któryś z tych mężczyzn jest odpowiedzialny za te zbrodnie. Dla śledczych też powoli staje się jasne, że tak naprawdę tylko jeden z nich ma cokolwiek wspólnego z tym morderstwem. Mają dowody, że jeden z nich na pewno wszedł na statek o 6:10, a drugi opuścił teren portu o 7:00. Wydaje się, że jest to coraz bardziej klarowne, który z nich to zrobił. Wkrótce też w gazetach pojawia się informacja o tym, że pewna kobieta przypomniała sobie, że faktycznie obaj byli klientami w barze, w którym pracowała. Maria twierdziła, że pracowała w The English Pub, w którym właśnie poznała jednego z tych dwóch mężczyzn, Nikolaja. I dobrze go zapamiętała, bo wygrał 8 piw i dosyć szybko je wypił. Też w zasadzie to nie był pierwszy raz, kiedy go widziała, bo właściwie już wcześniej przychodził do baru, sprawiał wrażenie miłego, grzecznego, łagodnego, ale tym razem też zapamiętała właśnie ten jego, w cudzysłowie, wyczyn wypicia tych 8 piw. Mówiła też, że zawsze był uprzejmy i słodki, nigdy nie sprawiał żadnych problemów. Drugiego mężczyznę nie znała za dobrze, właściwie bardziej tak z widzenia, po prostu rozpoznała go na zdjęciu. Mówiła też, że tamtej nocy widziała go po raz pierwszy. Potwierdziła, że Nikolaja znała dobrze, a Thomasa praktycznie wcale. Wspominała też, że 13 stycznia Nikolaj wydawał się być w dobrym humorze. Wszedł, dobrze się bawił, uśmiechał, potem wygrał w tę grę i pił sobie piwa. Twierdziła, że zamówił też szoty. A potem sobie przypomniała, że wkrótce dołączył do niego Thomas, który jakoś chyba przed godziną 3:00 przyszedł porozmawiać z Nikolajem. A Nikolaj był już wtedy mocno pijany. Na tyle alkohol na niego zadziałał, że aż usnął przy jednym ze stolików i wtedy został poproszony o opuszczenie lokalu. Potem Maria widziała, jak mężczyzna siedział i gdzieś dzwonił. Podejrzewała, że wzywa taksówkę. Ale w końcu zobaczyła, że jego znajomy zaproponował, że wrócą razem i więcej już ich nie widziała. Kobieta dodała jeszcze, że Thomas w przeciwieństwie do swojego kolegi wydawał się być trzeźwy. Z kolei później, gdy już mężczyźni opuścili ten bar, to Maria, która wymieniła się wcześniej numerem z Nikolajem, zaczęła dostawać od niego połączenia. Żadnego z nich nie odebrała, ale później pisali jeszcze na Snapchacie, więc wiedziała, że u niego wszystko w porządku. Ostatnie z nich mężczyzna wykonał o 5:19. Po jakimś czasie mężczyzna znów do niej dzwonił, ona nie odbierała, potem zgadali się na Facebooku i tam właśnie zapytała go, czy wszystko w porządku, czy już sobie poradził z kacem z soboty. I Nikolaj jej odpisał, że tak, że już w porządku, że statek teraz wraca na Grenlandię i że mają jedynie problemy z Wi-Fi na pokładzie. Nigdy więcej nie otrzymała już żadnej odpowiedzi. Oczywiście te wszystkie informacje przekazała też policji, a do tego też kopię tych wszystkich wiadomości. 30 stycznia odbył się spacer ku pamięci Birny.
Wzięło w nim udział między 10 a 12 tysięcy osób. 2 lutego znów pojawiła się zaskakująca informacja. Otóż okazało się, że jeden z podejrzanych został zwolniony z aresztu, a był nim Nikolaj. Oznaczało to, że Tomasz dalej był zatrzymany. W tym czasie detektyw Grimson powiedział, że śledczy uważają, że sprawa jest bliska rozwiązania. 6 lutego przeprowadzono kolejne poszukiwania. Tym razem koncentrowano się na terenach przy Latarni Morskiej, tam na plaży, gdzie właśnie znaleziono ciało Biertny. Liczono, że znajdą się jeszcze jakieś dowody, które później przydadzą się w procesie. Pojawiła się także informacja, że policjanci uważają, że ciało Biertny zostało wrzucone do morza w pobliżu ujścia rzeki, czyli jakieś 6 km od miejsca, w którym byli. Niestety te poszukiwania niczego nie dały. Nie znaleziono ani żadnych rzeczy, ani niczego, co mogłoby być powiązane z tą sprawą. W jednej z lokalnych gazet pojawiła się wzmianka, że policja uważa, że dziewczyna została zamordowana na molo w pobliżu miejsca, w którym cumował grenlandzki traveler. Wkrótce też potwierdzono oficjalnie przyczynę śmierci, czyli utonięcie. Dodano też, że raport nie został jeszcze w 100% ukończony. Ale też potwierdzono, że ustalenia, które do tej pory śledczy mają, są rozstrzygające. To oznaczało, że prawdopodobnie wkrótce rozpocznie się proces w sprawie zabójstwa Biertny. A jak całe to śledztwo widziała Demi? Teraz przeczytam Wam drugą część jej wypowiedzi. Zakończyłam na tym, że ostatecznie policja znalazła ten samochód, który był tym poszukiwanym autem z wypożyczalni samochodów. Okazało się, że wynajęli go rybacy, pasażerowie statku z Grenlandii. Młodzi w wieku 25+, ale przed 30. Kierio. Po tym jak Grenlandczycy ją zwrócili do wypożyczalni, była tak dobrze wysprzątana, że aż unosił się z niej drażniący zapach detergentów. Warto zaznaczyć, że w Islandii klient nie ma obowiązku sprzątania samochodu przed oddaniem go do wypożyczalni. Jednak policji udało się w nim znaleźć ślady krwi, a w końcu i ciało, które zostało wrzucone właśnie do zatoki. Biertna nie została wykorzystana seksualnie, ale została pobita. Prawdopodobnie Grenlandczycy uznali, że pobili ją na śmierć i chcąc pozbyć się ciała, wrzucili ją do oceanu. Jednak Biertna jeszcze żyła. Złapanie Grenlandczyków było również bardzo emocjonujące, ponieważ zdążyli oni już wypłynąć z Islandii. I tutaj pomógł kapitan statku, z którym w kontakcie byli Islandczycy. Kapitan, podejrzewając, że ma zbrodniarzy na pokładzie, wymyślił usterkę silnika, a dodatkowo wyłączył na statku Wi-Fi, aby przypadkiem Grenlandczycy nie mieli informacji o tym, że ciało Biertny zostało odnalezione, czy też, że oni są poszukiwani. Policja ich złapała, a podczas przeszukania statku, na którym znaleziono dokumenty osobiste Biertny w koszu na śmieci. Dodatkowo okazało się, że na statku były narkotyki i w ten oto sposób w tej sprawie rozwinął się kolejny wątek przestępczy. Grenlandczycy nie przyznali się do winy. Ludzie zadawali sobie również pytanie, skąd Biertna wzięła się w samochodzie tych mężczyzn. Prawdopodobnie zaproponowali jej podwózkę do domu. To była pijana i możliwe, że zmarznięta, dlatego pewnie skorzystała. Czy Grenlandczycy chcieli się z nią zabawić, a ta zaczęła się buntować i doszło do szarpaniny, podczas której Biertna straciła przytomność? Całkiem możliwe. Msza pogrzebowa miała miejsce w słynnym kościele luterańskim, Hallgrímskirkja, w Reykjaviku, który jest symbolem miasta. Pojawił się na niej prezydent i premier Islandii. I to koniec wypowiedzi Demi. Wracamy do dalszych losów w tej sprawie. 7 lutego pojawiła się też kolejna zaskakująca informacja.
Otóż okazało się, że Thomas w 2011 roku został oskarżony o wykorzystanie seksualne. Kobieta, która nie chciała ujawnić swoich danych, opowiedziała, jak to leżała na łóżku i rozmawiała przez telefon, a potem zasnęła. Potem, jak się obudziła, odkryła, że właśnie dobiera się do niej Thomas. Była pijana i nie była w stanie go zatrzymać. Mężczyzna ją wykorzystał, a następnego dnia poszła na policję i to zgłosiła. Badanie potwierdziło, że faktycznie Thomas odbył z nią stosunek. To wszystko działo się na jakimś przyjęciu i później krewny Thomasa, który też był na tej imprezie, powiedział, że ten seks odbył się za zgodą dwóch osób. I to wystarczyło, aby nie spotkała go żadna kara. Przez następny czas prokuratura pracowała nad aktem oskarżenia. W końcu 31 marca pojawiły się kolejne informacje. Prokurator oficjalnie oskarżył 25-letniego Grenlandczyka Thomasa Olsena o zabójstwo 20-letniej Birtny. Mężczyzna został również oskarżony o handel narkotykami. Początkowo Thomas przyznał się do przemytu narkotyków, ale zaprzeczał morderstwu. Później wycofał zeznania. I teraz też dosyć zaskakująca informacja. Maksymalny wyrok za morderstwo w Islandii to dożywocie, czyli w praktyce 16 lat pozbawienia wolności. Natomiast maksymalny wyrok za handel narkotykami to 12 lat pozbawienia wolności. Niestety do tej pory nie udało się ustalić ani co się stało w samochodzie, ani kiedy Birtna została zamordowana. Wiadomo jednak było, że do morderstwa doszło, a odpowiedzialnym za nim miał być Thomas, przynajmniej według prokuratury. Oprócz tego rodzice Birtny pozwali Thomasa o odszkodowanie za straty moralne i opłacenie pogrzebu ich córki. Ich żądanie opiewały na kwotę w wysokości około 88 tysięcy euro. Oczywiście dla każdego z nich osobno, czyli po te 88 tysięcy. Proces rozpoczął się w sierpniu 2017 roku i wszyscy w Islandii śledzili jego przebieg krok po kroku. Było tak wiele pytań, które wymagały odpowiedzi. Co takiego przydarzyło się 20-latce i dlaczego w Islandii doszło do morderstwa? Wchodząc na salę, Thomas zakrył twarz. W trakcie procesu mówił cicho i bez emocji. Powiedział też, że faktycznie skłamał. Nie było dwóch dziewczyn w samochodzie, tylko jedna, Birtna. Dalej jednak nie przyznawał się do zabójstwa. Powiedział, że zatrzymał samochód i wysiadł za potrzebą. Po czym to właśnie Nikolaj odjechał tym samochodem z Birtną. Oznaczało to, że nagle uznał, iż zwali winę na kolegę. Początkowo mówił, że całował się z Birtną, że po prostu wpadła mu w oko, jakoś tam się zgadali i poszli do samochodu, żeby właśnie doszło do jakiejś ewentualnie intymności. Ale potem zaczął zmieniać zeznania, właśnie mówił, że to Nikolaj z nimi tam siedział i to on jest odpowiedzialny za to wszystko. I że nie wie, co się potem wydarzyło, jak on poszedł za potrzebą, bo Nikolaj odjechał. Co wydawało się też mało prawdopodobne, bo jak pamiętacie, mówiłam, że Nikolaj wypił tyle alkoholu, że praktycznie cały czas zasypiał, więc nie wyobrażam sobie, jak byłby w stanie coś takiego zrobić. Ale Thomas twierdził, że tak właśnie było, a później jego znajomy wrócił i nie powiedział mu, co się właściwie wydarzyło, tylko że Birtna postanowiła pójść sama do domu. Oczywiście ta wersja przeczyła wszelkim dowodom. Nikolaj też zeznawał w sądzie i powiedział, że to niemożliwe, mimo iż nie pamięta, żeby on mógł prowadzić samochód. I że wątpi, że w ogóle rozmawiał z Birtną, bo zasnął w samochodzie. I że pewnie gdyby prowadził samochód w jego stanie, to mieliby jakiś wypadek, bo był bardzo pijany. Nie ma też prawa jazdy, ani doświadczenia w prowadzeniu. Dowody z telefonu komórkowego również wskazywały, że Nikolaj cały czas próbował dzwonić do barmanki,
więc tak naprawdę z łatwością można było go zlokalizować. To Thomas wyłączył telefon i nie był w stanie wykazać, co tak naprawdę robił przez 4 godziny. Do tego dołączono także nagranie z monitoringu, gdzie widać było, jak Thomas kupuje środki czystości. Mężczyzna został też zapytany, dlaczego w samochodzie były ślady krwi Birtny, ale Thomas nie potrafił tego wyjaśnić. Prokuratura przedstawiła Thomasa jako agresywnego mężczyznę z kryminalną przeszłością. Dla oskarżyciela było to oczywiste, że w sądzie jest właściwy człowiek, którego należy skazać. Jeśli chodzi o wersję wydarzeń, to przedstawiono mniej więcej taką, że Thomas i Birtna pojechali w odosobnione miejsce, gdzie nie było kamer monitoringu i musiało to być niedaleko miejsca, gdzie znaleziono jej buty. I kiedy mężczyzna był pewien, że nie ma świadków, to ją zaatakował, wielokrotnie bijąc w głowę i w twarz, tak mocno, że złamał jej nos. Następnie zaczął ją dusić. W tym czasie prawdopodobnie straciła przytomność. Musiało to być między 6.10 a 7 rano. Gdy kobieta straciła przytomność, Thomas wpadł w panikę i postanowił pozbyć się jej ciała. To właśnie wtedy wyłączył telefon i pojechał wzdłuż linii brzegowej, aby znaleźć miejsce, w którym można by ją wrzucić do morza. Gdzieś, gdzie nikt go nie zobaczy. Gdy już wybrał miejsce, zdjął z niej wszystkie ubrania, a następnie wrzucił do wody. Nie sprawdził, czy żyje. Po prostu się jej pozbył. Obrona argumentowała, że Thomas miał kontuzję barku i nie byłby w stanie przeprowadzić tak brutalnego ataku i zanieść ciała Birtny na brzeg. Jednak badanie lekarskie wykazało, że był sprawny fizycznie i na tyle silny, aby dokonać takiego ataku. W końcu zostały przedstawione wszystkie argumenty i we wrześniu 2017 roku Sąd Rejonowy wydał wyrok. Uznał Thomasa za winnego zabójstwa Birtny. Został również uznany winnym zarzutów przemytu narkotyków. W sumie za to wszystko został skazany na 19 lat pozbawienia wolności. Ponadto musi zapłacić odszkodowanie rodzinie Birtny. A do tego pokryć koszty prawne. Łącznie do zapłaty zasądzono mu prawie 300 tysięcy euro. Następnie Thomas złożył apelację. Sędzia tym razem zakazał obecności mediów i fotografów na rozprawie. Jego obrońca argumentował, że w sprawie było wiele pytań bez odpowiedzi i że prokuratura nie była w stanie zdecydowanie nakreślić poszczególnych ruchów Thomasa w noc morderstwa. Mężczyzna znów próbował zrzucić winę na Nikolaja. Ostatecznie jednak sąd potwierdził wyrok skazujący i tym samym też karę, jaka została mu zasądzona, czyli 19 lat pozbawienia wolności. Później jeszcze kolejną apelację odrzucił Sąd Najwyższy. W październiku 2019 roku Thomas został przeniesiony do Danii w celu odbycia pozostałej części kary. To, co warto tutaj dodać, to to, że właśnie Islandia dosyć często wysyła więźniów do swoich krajów ojczystych, aby odbywali tam karę. A w związku z tym, że Thomas jest obywatelem Grenlandii i posiada duński paszport, to został właśnie tam wysłany. I to Wam przy okazji znów polecam zobaczyć, jak wyglądają w takim razie więzienia na Grenlandii. Bo też Grenlandia ma tak zwany otwarty system więzienny i też często wysyła takich poważniejszych przestępców do Danii, aby tam odbywali karę. Jeśli chodzi o bliskich Birtny, to przez wiele tygodni jej mama była na tyle zdruzgotana i przytłoczona całą tą sytuacją, że nie chciała znać szczegółów śmierci swojej córki. O spotkanie z detektywem Grimsonem poprosiła dużo później, gdy już była gotowa poznać właśnie te informacje. Wystąpiła też z taką apelacją, że
nie chciałaby, żeby całą tę sprawę nazywać właśnie sprawą Birtny. Że dla niej to jest takie zabieranie jej godności, takie mówienie o niej bez szacunku, a ona by chciała, żeby ją szanowano i chroniono, taką jej niewinność. Że jej córka była młodą kobietą z marzeniami, ambicjami i chęcią życia, dobrym człowiekiem. I tak chciała, żeby ją zapamiętano, a nie jako sprawę. Również mieszkańcy Islandii bardzo przeżyli tę sprawę. Zjednoczyli się też w marszu, który upamiętnił Birtnę i podczas którego palono ku jej czci świece. Jeśli chodzi o następstwa, to było dużo obaw, że sprawa ta poróżni Islandię i Grenlandię. Ale stało się odwrotnie, bo w zasadzie oba kraje pogrążyły się w żałobie. W pogrzebie Birtny uczestniczyło prawie 2000 osób. A jej śmierć w pewnym sensie zabiła część beztroski mieszkańców Islandii. Bo od tej pory kobiety stały się bardziej ostrożne. A na ulicach Reykjaviku zwiększono liczbę kamer, licząc, że w ten sposób zapewni się bezpieczeństwo mieszkańcom. Utworzono też taką usługę taksówki tylko dla kobiet, tak żeby właśnie zapewnić im bezpieczny powrót do domu. I też to, co właśnie było przełomowe przy tej sprawie, co już Wam mówiłam, to bardzo rzadko podaje się dane podejrzanych, a w tym wypadku jednak podano, w sensie w Islandii. Trochę się dzisiaj rozgadałam na temat tej sprawy. Jeszcze na koniec dodam, że dla detektywa Grimsona była to przełomowa sprawa. Prawdopodobnie jedyna sprawa o morderstwo, którą prowadził. I dzięki niej stał się też bohaterem Islandii. A przy okazji skończyło się jego działanie w cieniu, bo teraz jego zdjęcia są wszędzie. Z tego co widziałam, później został przedstawicielem Islandii w Europolu. Jeśli chodzi jeszcze o mamę Birtny, to powiedziała, że jest wdzięczna za wszelkie wsparcie, jednak nie chciałaby takiego corocznego obchodzenia śmierci Birtny. W celu promowania takiej jedności i też odrzuca taki pogląd, że ta tragedia przyniosła coś dobrego. W sensie, no, trochę przyniosła na zasadzie, że zwiększyło się to, powiedzmy, dbanie o bezpieczeństwo, ale też łatwo ją zrozumieć, że ją to nie pociesza, bo straciła córkę. I choć przygotowałam całkiem spory materiał, myślę, to brakuje mi w nim jednego i nigdzie tego nie znalazłam, ale wynika to z tego, że po prostu sam zainteresowany nic na ten temat nie powiedział. Jak się domyślacie, brakuje mi motywu jego działania. Nie znamy dokładnie całego przebiegu tamtej nocy, choć podejrzewam, że było mniej więcej tak, to jest oczywiście moja wersja, że Birtna wracała i po prostu wpadła mu w oko. Zobaczył ją, nie wiem, może zobaczył właśnie, że idzie chwiejnie. Liczył, że będzie łatwo się z nią dogadać. Zaproponował jej podwózkę. Faktycznie w międzyczasie pozbył się Nikolaja, który akurat wyszedł za potrzebą. A potem, jak mówił prokurator, pojechali w odosobnione miejsce, bo może liczył, że dojdzie do seksu. Ale się przeliczył, bo Birtna jednak nie była zainteresowana. I wtedy już nie był taki sympatyczny. Być może później wpadł w jakiś szał i stąd to pobicie. A potem, jak się zorientował, co zrobił, to już działał bezmyślnie. Po prostu chciał się pozbyć problemu. Ale to taka moja hipoteza. Brakowało mi trochę wyjaśnienia tego, dlatego sobie troszkę pozwoliłam dopowiedzieć. Natomiast sam Thomas nie skomentował tego, no bo do dzisiaj się nie przyznaje do winy. Dajcie znać, co o tym sądzicie. Jaki według Was był motyw? Może macie zupełnie inne wyobrażenie o tym niż ja. Z góry dziękuję za wszystkie komentarze na temat sprawy.
Dziękuję też za udostępnienie odcinka, subskrypcję, łapki w górę i Wasze wspieranie mnie na YouTube i Patronite. Dziękuję zwłaszcza patronom: Rafałowi, Jakubowi, Przemysławowi, Kindze, Magdzie, Annie. Dziękuję też Wam za wysłuchanie i zapraszam na relacje na Instagramie. Uważajcie na siebie i pamiętajcie, żeby dbać o swoje bezpieczeństwo. Dobrego dnia, dobranoc, do usłyszenia.